Dzień dobry, witamy. Nie będę dzisiaj sam. Dominik jak najbardziej jest, chociaż wczoraj przez chwilę był nasz tradycyjny pan Krzysztof. Sorry, Krzysiu, oczywiście znowu podbiło internety i hashtag stał się jednym z najpopularniejszych tego wczorajszego poranka, ale panu Krzysztofowi na razie dziękujemy. Na Mikołaja mamy dla was trochę niespodzianek. Będzie okazja zobaczyć prowadzącego ten program w takiej czapie ze swoją przesympatyczną asystentką w szpitalu dziecięcym w Warszawie, ale wcześniej możemy podejrzeć, jak wygląda to miejsce, do którego chciałyby wyjechać wszystkie dzieci świata. Duże i małe. Podejrzewam, że te duże też rzeczywiście tęsknią. Nie wiem, jak to u was wygląda, czy zbudziliście się i macie takie poczucie, że ktokolwiek o was pamiętał, że o was zadbał, że coś wam przyniósł, albo przyszedł i się przytulił, albo powiedział, kurczę, ja cię kocham, twój Mikołaj na przykład. Nie wiem, czy już teraz widzicie, aha, jeszcze nie, dobrze, ale jest taka nadzieja, mówią nasi koledzy w Centrum Dowodzenia Oned Rano, że będziemy mogli podejrzeć sobie na żywo siedzibę główną świętego Mikołaja. To się dzieje w Laponii oczywiście, to się dzieje od 2016 lat. I to jest takie miejsce, w którym, no oczywiście nie on sam, ale mnóstwo elfów pomaga mu tak, żeby przygotować się na ten jeden, jedyny, najważniejszy dzień w roku. Kwatera główna świętego Mikołaja. Swoją drogą dajcie znak sygnał, czy wam się to podoba. Swoją drogą dajcie znak sygnał, czy wy w to jeszcze wierzycie. Swoją drogą uważajcie na to, jeżeli będziecie mówić, czy wierzycie, że nie, czy nie, bo obok mogą być dzieciaki. My kiedy wczoraj z Adą Fijał pojawiliśmy się jako święty Mikołaj i jego przesympatyczna asystentka w jednym ze szpitali dla dzieci w Warszawie, no to jakby nie było, graliśmy rolę świętego Mikołaja. To nie jest łatwa rola. To nie dlatego, że dzieje się to w szpitalu. Będziemy wracać sobie w takim razie do Centrum Dowodzenia Świętego Mikołaja, ale wcześniej skoczymy do Centrum Meteo. W Warszawie teraz się rozsypało, to jest bardzo mokry śnieg, śnieg z deszczem. On sprawia oczywiście, że na drogach jest ślisko, natomiast temperatura jest powyżej zera, więc a on długo nie postoi. Plus 2 stopnie w Warszawie teraz, w ciągu dnia niewiele się już zmieni, w Białymstoku też plus 2 będą, w Suwałkach około plus 1, plus 3 w Olsztynie, cały czas dosyć ciepło trzyma się w Gdańsku, plus 5 stopni, jeżeli chodzi o Szczecin, plus 4 w Gorzowie, także plus 4 stopnie, minus 1 za dnia w Zakopanem. I chciałem bić brawo naszym kolegom z redakcji Meteo, bo 12 stopni w Katowicach dzisiaj, przy zerze w Krakowie, a to jest niecałe 100 km, to jest genialny wynik, naprawdę. Myślę, że mieszkańcy z stolicy Śląska wam serdecznie podziękują. 12 stopni robi różnicę, prawda? W prasie dzisiaj przez dziadostwo rząd może zginąć. Fakt wraca do tego, co wczoraj opisywał dziennik Gazeta Prawna, sugerując tupolewizm. Kiedy pani premier wspólnie ze swoimi wszystkimi ministrami wracała ostatnio z posiedzenia swojego rządu wyjazdowego w Londynie, tam była taka miła, było takie miłe spotkanie jednego i drugiego rządu. Okazało się, że są dwa samoloty. Jeden Embraer rządowy, w którym powinni się wszyscy pojawić, a drugi to kasa. Kasą mieli lecieć dziennikarze i część ekipy także, ale on był dopiero za 6 godzin, więc wszyscy ustawili się w Embraerze. Byli tacy, którzy stali w samolocie, bo nie było miejsca do siedzenia. No i okazało się, że kiedy kapitan postawił się bardzo wyraźnie i powiedział, nie polecę w takich warunkach, to pan minister Morawiecki, pan minister Macierewicz i jeszcze jeden z ministrów chodzili i mówili do swoich rządników raz, dwa, trzy, dziś nie lecisz Embraerem ty. Dziennikarze, kiedy usłyszeli, że nie są tam mile widzieni na pokładzie Embraera, to wysiedli i czekali 6 godzin na lotnisku, żeby przylecieć kasą wojskową. Okazało się, że no, niby prawo nie zostało złamane, natomiast burdel był taki, jak w Polsce zawsze jest. Raz to się skończyło tak, jak się skończyło, dlatego dzisiaj wszyscy przestrzegają o tym. Tu polewiliśmy, dzisiaj będzie okazja porozmawiać. Rzeczpospolita pisze, bez pistoletu pod poduszką. Polacy nie chcą liberalizacji przepisów o dostępie do broni. To u nas mały rynek, rocznie wart około 90 milionów złotych. 80% zapytanych na zlecenie Rzeczpospolitej sprzeciwia się ułatwieniu Polakom dostępu do broni. Do takiego rozwiązania przekonują właśnie parlamentarzyści klubu Kukiz 15, którzy przygotowali projekt nowelizacji ustawy. Zresztą będzie okazja o tym porozmawiać z Kazimierą Szczuką. Będzie naszym gościem już za chwilę. Możemy ich ograć. Aleksander Prijowicz. Nie mamy już nic do stracenia. Gramy o wszystko, mówi Szwajcar przed meczem ze Sportingiem. Dzisiejszy przegląd sportowy wygląda właśnie tak. Dziennik Gazeta Prawna i przed i po Szkodzie. Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, pisze, w miniony wtorek nasz dziennikarz wrócił z Londynu i tam towarzyszył pani premier. Opisuje całą tą historię, którą ja wam przed momentem streściłem.
A ponieważ od dziennika Gazety Prawnej to się zaczęło, choć dziennikarzy było w czasie tego lotu więcej, no to wszyscy dzisiaj zastanawiają się, co zrobić, żeby rzeczywiście i przed, i po szkodzie Polak był mądry. Jeśli chodzi o wyborczą, Unia zawisła na Włochach. Premier Matteo Renzi ma odejść z rządu po porażce w niedzielnym referendum. On chciał, żeby Włosi powiedzieli, czy podobało im by się, gdyby było mniej urzędników, gdyby mniej zarabiali, gdyby pracowali skuteczniej, gdyby przyspieszyć decyzję rządu. Kto by nie chciał, żeby tak to wyglądało? Ale Włosi powiedzieli, nie, stary, zostawmy to tak, jak jest. No i teraz jest kłopot, bo premier Renzi postawił wszystko na szali. Problem polega na tym, że teraz do władzy we Włoszech może dojść dosyć populistyczna grupa ludzi, którzy mogą Unię Europejską rozwalić. Czy to jest ważne dla was? Teoretycznie nie, no bo jak jedziemy na wakacje do Włoch, to nas mało obchodzi, kto tam jest premierem albo kto jest ministrem finansów, ale może być ważne dlatego, że po tej decyzji Włochów w tym referendum franek kosztuje dużo, euro jest dosyć słabe, złoty też się osłabił w odniesieniu do euro, więc jeżeli ktoś z was dzisiaj, 6 grudnia spłaca ratę kredytu, no to może go troszeczkę mocniej zaboleć niż bolało jeszcze przed wynikiem referendum we Włoszech. Tak to wygląda. Kazimiera Szczuka, dawno niewidziana. Dzisiaj w ogóle na Mikołajki w naszym studiu mobilnym będą tylko i wyłącznie kobiety. Najpierw Kazimiera Szczuka, później Olga Kozierowska, dziewczyna, która stara się ogarniać młode bizneswomen w Polsce, inspirować je do działania, opowiadać ich historię, pokazywać, że dzisiaj Polska rzeczywiście kobietą dosyć mocno, kobietą, tutaj nie było literówki, kobietą dosyć mocno stoi. I panowie powinni może nie tyle czuć się zagrożeni, co powinni sobie tę sprawę przemyśleć. Później z kolei Ada Fijał, jak to wczoraj usłyszałem od jednej z jej fanek, czyli ta pani po stomatologii, która teraz jest aktorką. Ada jest aktorką, owszem, występuje prawie wszędzie, natomiast wczoraj, kiedy podróżowaliśmy do jednego z dziecięcych szpitali w Warszawie, żeby dzieciakom zawieźć prezenty od Onetu, to ile Ada kręci różnych dziwnych rzeczy, to mi się wydawało, że jestem chory psychicznie, jeśli chodzi o używanie różnych social mediów, ale Ada sprawia, że ja się czuję lepiej. Myślę sobie, jest większy wariat. Także dzisiaj nie zdziwcie się, jeśli ona będzie jedną częścią ust mówiła, jednym uchem słuchała, drugim uchem mówiła do też słuchała, ale tego, co mówią do niej widzowie, i drugą częścią ust mówiła do swoich widzów w zupełnie innej przestrzeni. Przygotujcie się na to, proszę. Natomiast jestem ciekaw waszej współpracy przy rozmowie z Kazimierą Szczuką, bo to jest kobieta, która wiemy, że nie znosi sprzeciwu, wiemy, że ma bardzo jasne swoje zdanie i wiemy, że próbowała już swoich sił w polityce. Jestem ciekaw, czy dzisiaj, patrząc na to, jak wygląda polityka, byłaby w stanie dać się namówić na wejście do niej jeszcze raz, albo na spróbowanie swoich sił w zupełnie innym wymiarze, i czy jest na scenie politycznej dzisiaj ktoś, mężczyzna może, bo najczęściej to oni układają listy wyborcze, bo tak się złożyło, że żadna szefowa partii aktualnie nie przewodzi. Kiedyś to było w Platformie, ale się nie sprawdziło. Więc czy chcielibyście tak silne osobowości jak Kazimiera Szczuka widzieć w polskiej polityce? Z kim ewentualnie powinna być? I co myśli o tym, żeby 13 grudnia w Polsce odbyło się jedno wielkie pospolite ruszenie i żeby powiedzieć władzy dosyć, żeby powiedzieć władzy nie chcemy was tego dnia w taki, a nie inny sposób, czyli na ulicach. O. Dzień dobry, pani Kazimierze. Cześć, dzień dobry. Studio mamy mobilne na kołach, więc mam nadzieję, że nie będziesz miała nic przeciwko. Cześć. Cześć, dzień dobry. Zauważyłam, że jest. No jakoś tak się, wiesz, wszystko pozmieniało normalnie na tym świecie. Nie, proszę teraz... ci jeszcze o pas tylko, dobra? Teraz... Co teraz? Wszyscy robią telewizję w samochodzie. Wszyscy robią telewizję, a studia sobie wybierają, rzeczywiście. Skoro masz torebkę na kolanach, to znaczy, że jedziemy w jakieś konkretne miejsce? Podrzucić cię przy okazji gdzieś? Nie. Nie, no gdzie mnie masz podrzucić? Aha, w sensie, no ale i tak bym nie mogła cię zostawić. Nie, no oczywiście, że tak. Rozumiem, jest... że... No dobra. Tak, dobra, bo jesteśmy już naszymi widzami jarzowe, chociaż rzeczywiście jest tak, że widzowie jak wsiadają, to nie zawsze, znaczy nasi goście nie zawsze są przekonani, czy to przejść już i teraz, ale później się rozkręcają. 13 grudnia to ma być dzień, kiedy wszyscy wychodzą na ulicę i mówią władzy dosyć. Wymyśliła sobie spora grupa ludzi, takich jak Władysław Frasyniuk, Krystyna Janda albo Lech Wałęsa. Dobry pomysł? No, każdy pomysł jest dobry, jeżeli się chce zaprotestować przeciwko władzy. W tym wypadku ja się chętnie do takiego protestu mogłabym przyłączyć, aczkolwiek nie uważam rzeczywiście, i tutaj część tego pytania sugerujące łącznie z twoją miną, mogę powiedzieć, że może zostać przeze mnie potwierdzone, że nie do końca rozumiem, że to ma być akurat tego dnia, bo chodzi o, znaczy jak rozumiem, chodzi o taki autorytaryzm tej władzy i na przykład za tak to rozumiem. Tak, ale to, no, ale to zdaje się, że
Znaczy, krótko mówiąc, jest co to je, znowu jakieś obchody rocznicowe i ja akurat tak szczerze to wolę już na, jak na ulicy, no nie wiem, ale tak, dobry pomysł. Dobry pomysł. Mówisz to bez przekonania, ale... Znaczy, bo po prostu rocznica wprowadzenia stanu wojennego, no można uczcić ofiary, można... No tak, wskazywać na jakieś analogie, ale mi się wydaje, masz, że wciąż... widzisz te analogie też? Znaczy, no jeżeli chodzi to, o to ustawę... organizatorzy tak sobie to kombinują, to jedno, ale pytanie, nie, czy no nie ja sobie, znaczy, nie. Ja jestem oczywiście pełna zgoda na to, że coś jest nie halo z naszym w tej chwili rządem, bo władzą, bo oni jakby nie rozumieją kompletnie, jak realizują ten scenariusz taki, powiedzmy, autorytarny. A co jest autorytarne, tak sobie no wiesz, no na przykład ta ustawa o zgromadzeniach publicznych, przynajmniej w opinii Sądu Najwyższego. Jakbyś była kościołem, to byś mogła sobie... No tak, ale właśnie polega, znaczy na tym polega ten demokratyczny pakt, że zawarty jakoś, społeczeństwo zawiera z władzą przejrzystą i tak dalej, że... No, że to nie jest tak, że znaczy to jest tak jak telewizja publiczna w tej chwili, nic innego nie robi, tylko krytykuje opozycję i chwali rząd. No więc podobnie jest z tymi demonstracjami, jeżeli instytucja tak uprzywilejowana na scenie publicznej jak Kościół katolicki, plus sami rządzący mają mieć prawo jako pierwsi do tego, żeby na... No rządzą w tym kraju, no to wiesz, oni, no właśnie dlatego, że rządzą, to dlatego mają Urząd Rady Ministrów, dlatego mają wszystkie te limuzyny, jak mówią tak ludzie, dlatego mają swoje rozmaite biura i dlatego mają instytucje i dlatego na ulicy pierwszeństwo ma lud, społeczeństwo. Ale widzisz, ten lud tak często wychodzi, że a Kościół trzeba... ma kościoły, pielgrzymki. Nie, no to wiesz, no pielgrzymki są tylko w sierpniu. Nie. Pielgrzymek możesz zrobić ile chcesz i w dodatku jeszcze oczywiście tutaj chodzi też o te miesięcznice smoleńskie, które jako cykliczne są najważniejsze i tak dalej, ale przecież to wszystko jest. Natomiast pomysł, żeby w ten sposób ograniczać dostęp ludziom, którzy się chcą organizować ad hoc, czy w ogóle organizować, czy cyklicznie, czy niecyklicznie, ale czy krótko mówiąc, zabieranie ulic i powinniśmy ludziom z tym pójść głośno do Europy i powiedzieć, słuchajcie, zabiera nam się tutaj możliwość wychodzenia ale to nie na jest ulicę? Znaczy, oczywiście, że tak, ale to nie jest jedyna rzecz, którą nam się zabiera. Natomiast ja się po prostu tylko zastanawiam, czy to nie bardzo idzie, jeżeli mówię, że mi się nie podoba ten trochę ta data, no to ale podoba, nie podoba, na pewno będę demonstrować, a w dodatku czy to nie za bardzo idzie w taką właśnie rekonstrukcję, która jest pisowskim bardzo takim stylem politycznego? Wczoraj jeden z naszych, kiedy rozmawialiśmy sobie, no właśnie trochę tak, że kiedy wczoraj rozmawialiśmy sobie o tym, czy to pod tą datą ma sens, wielu zwracało uwagę na to, że czarny protest kobiet odbył się właśnie dlatego, że to było coś wreszcie takiego realnego. Ktoś próbował sporej grupie społecznej zabrać jakąś wolność i dlatego wtedy to nie było tylko w Warszawce, albo w Gdańsku, albo w Poznaniu, albo we Wrocławiu, ale dołączyły się różne inne, mniejsze miejscowości też, bo było widać, że coś jest nie tak. Natomiast tutaj wielu ma takie poczucie, że to będzie kolejna kodowska czy pseudokodowska manifestacja i nic to nie da. No nie, ale umówmy się, że demonstracje kodu były tutaj pierwsze, że tak powiem, na scenie, właśnie zaraz po przejęciu władzy przez PiS i oni świetnie to organizują i są i ja nie należę do kodu oczywiście, ale jestem jedną z tych osób, która ale prawie zawsze takiego poczucia, chodzi że po tym roku mniej więcej jak sobie kod istnieje, że to się wszystko wygasiło, wypaliło nie, i już nie, mam, nie żyje? Nie, no jakżeż, nie, absolutnie nie. Znaczy czarny protest dlatego był tak spektakularny, że to była rzecz, która się przygotowywała w czasie, to znaczy od momentu w marcu chyba, kiedy była ta pierwsza demonstracja pod Sejmem, ta wieszakowa, do momentu, kiedy odwalono w Sejmie projekt Ratujmy Kobiety, minęło pół roku, no prawie. I ludzie już wiedzieli, o co, naprawdę wiedzieli i wszyscy, którzy się podpisali pod Ratujmy i wszyscy, którzy rozpoznawali ten temat w telewizji i tak dalej, oni wszyscy wiedzieli, co się dzieje i to było w całej Polsce. Bo podpisy były zbierane w całej Polsce i w całej Polsce przede wszystkim tak naprawdę to ta rzecz, ta
straszliwa ustawa Ordo Iuris, ona właśnie godziłaby najbardziej w kobiety z małych miejscowości. I tak już to wszystko strasznie w te kobiety godzi, ale tam to już było na zasadzie takiego no naprawdę już totalitaryzmu. Ale myślę, że to bardziej też chodziło o to, że ludzie się zdążyli jakby przygotować do tego, to znaczy, jak to się mówi, zajarzyć, zaangażować i się zebrać. Tylko właśnie, ale, wiesz, tak, mam takie teraz, poczucie, że dzisiaj właśnie KOD już nie jest w stanie ludzi zajarzyć i zaangażować. No, że pogoda się skiepściła i że w ogóle, wiesz, ja myślę, że to, znaczy wszystkie postulaty KOD-u są słuszne, jeśli idzie o po prostu taką właśnie ideę, że się nie da tak po prostu tego wszystkiego, co się dzieje, biernie obserwować i trzeba po prostu, te demonstracje, one są potrzebne i one muszą się odbywać. Muszą ludzie wychodzić na ulicę. Ale one są, zastanawiam się, czy one są po to, żeby się odbywały i żeby ta władza miała takie poczucie, nie, że słuchajcie, na ulicy wcale spokojnie nie jest, ale że ta ulica nie przewróci tej władzy mimo wszystko, bo jest za słaba. Znaczy, no bo tej władzy, no kto by mógł ją przewrócić? Wydaje mi się, że wybory, tylko i wyłącznie. No więc... Chociaż są tacy, którzy mówią, że wychodźmy, bo tej władzy należy się właśnie, należy się protest permanentny. Ja powiem tak. Za każdym razem, kiedy się okazuje, że KOD wyznaczył datę demonstracji, myślę sobie, że trzeba iść i chyba tylko raz tego nie zrobiłam, albo wtedy, kiedy nie było, kiedy wyjeżdżałam gdzieś daleko. Natomiast na to pewno... jest takie nowe poczucie obowiązku. Nie, no ja zawsze chodziłam na demonstracje. W zasadzie to można powiedzieć, że mam ciągłość od prawie. Od stanu wojennego. Tak, no może tak. Jestem permanentny, dzień w dzień jestem na manifestacji. Tak, jak mój kolega Marek Kosakowski. Ale w każdym razie nie da się jednakże ukryć. I to będzie trochę szło w stronę tego, co ty usiłujesz mi wmówić. Że energią społeczną należy gospodarować rozumnie, skrzętnie i nawet długofalowo. Oczywiście, że są te spontany, ale one też nie są tak, jak się to zanalizuje, do końca spontanami, tylko pewne procesy muszą się odbyć, więc jakby ten... Jest prawdą, że jest dużo demonstracji KOD-u i że ta agenda KOD-u jest... taka stabilna, tak, ale powoli wszystko tracimy, jesteśmy wściekli i tak dalej. To jest jeden... Tylko właśnie ja mam takie poczucie, że tej wściekłości takiej, jaka była na początku, już nie widać. Że Trybunał Konstytucyjny, zobacz, parę miesięcy i to się za chwilę wygasi. Państwo najpierw przedstawią zwolnienia lekarskie, za chwilę zmieni się szef Trybunału i już nie będzie dymu. Nie będzie jakby tego powodu, dla którego w ogóle tak, się zaczął. Ale, tak, ale Trybunał Konstytucyjny to nie jest jedyna rzecz, o którą tutaj chodzi. Natomiast ja myślę, że trzeba się cieszyć z tego, że na scenie są jeszcze inne, powiedzmy, no, siły, które, takie jak na przykład Związek Nauczycielstwa Polskiego, który zorganizował fenomenalną demonstrację. Więc tu rzeczywiście, gdyby te siły zostały w jakiś sposób, myślę, że do tego można zmierzać. Zmierzać czy myśleć o tym, czy jakoś o tym marzyć. Żeby związki zawodowe przejęły trochę tą siłę, tak? Nie przejęły. Ja mówię o tym, żeby ta bo oczywiście demonstracje KOD-u przekroczyły pewien limit, który istniał bardzo długo i to nagle się okazało, że przechodzimy na masowe bardziej zgromadzenia. Ale to ciągle nie jest na zasadzie cała Polska stanęła. No właśnie tak. No więc tu trzeba będzie połączyć w razie czego, jak już będą nas wywozić do kamieniołomów, to trzeba będzie połączyć wszystkie siły. Ale muszą wywozić za karę, no na razie jeszcze chyba nic złego nie zrobiliśmy, no. No, ale jeżeli będziemy chcieli demonstrować w sytuacji, znaczy krótko mówiąc, ta ustawa o zakazie, znaczy o zgromadzeniach, ona jest bardzo konfliktogenna. Z założenia bardzo niedemokratyczna. Naprawdę, to jest tak dziwne, że oni wymyślają rzeczy, które są absolutnie kliszą. A może prezydent jej nie podpisze? Może jej nie podpisze. To byłby pierwszy jego niepodpis. Nie. On nie jest od tego, żeby... Znaczy nie. On nie jest od tego, żeby nie podpisywać, on jest, tak? Tak, on jest od...
tego, żeby podpisywać. A jak słyszysz prezydenta, który mówi, ja wiem, co mówiłem w kampanii, ale w którymś momencie zadzwoniła do mnie Beata Szydło i ona mówi, Andrzej, słuchaj, kurczę, no nie damy rady, wiesz, no nie damy rady zrobić tyle, ile obiecywałeś, więc ja obiecuję już teraz, że w nowej kampanii dojdę do tych 8000 kwoty wolnej. Że dzisiaj tak łatwo jest politykom zapomnieć o tym, co obiecywali, nie? No tak, ale i tak z tego głównie, co obiecywali, najważniejsze było 500+, mhm. I to 500+ jest, więc jak na razie poparcie rząd ma ogromne. Czy no, myślisz, że ono jest kupione za 500? Częściowo. Mhm. Częściowo tak, no przecież to są realne pieniądze, no tak, które dostajesz. Tylko, że zastanawiam się też, czy to jest tak, że one dzisiaj są realne i jeszcze są, ale jak za 2 lata one będą wciąż realne na papierze, że masz je dostać, ale nie ma ich w budżecie, to już będzie wtedy właśnie początek końca. No, ta sytuacja jest wcale nieprosta i dynamiczna i zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno to były wielu rodzinom naprawdę potrzebne pieniądze, a z drugiej strony, no jak się stosuje taki zabieg, że po prostu każdemu za dziecko, bo to nie jest wcale wsparcie dla rodzin, które chcą więcej dzieci wychowywać albo na wyższym poziomie, tylko to jest wsparcie dla wszystkich, którzy mają plus dziecko plus, znaczy więcej niż jedno, albo tam, no tak mówiąc najprościej. Więc jakby to jest tak, z takim gestem rzucone, że rząd jest teraz zakładnikiem tego, no przecież nie może się wycofać. Oni no nie, mogą... mało tego, nawet ci, którzy już czują, że, znaczy wierzą, chcą, marzą, żeby przyjść do władzy, jak Platforma Obywatelska czy Nowoczesna, oni już wiedzą, że oni nie będą mogli zabrać. No to było wiadomo od początku, że tego nikt nie będzie mógł zabrać. Ale to i dobrze, tylko to będzie musiało być jakoś tam przeredagowane. Ktoś będzie musiał więcej zapłacić. Natomiast do budżetu, no, żeby to było i dobrze. Ja myślę, że co może, jakie mogą być możliwe scenariusze, jeżeli chodzi jeszcze o te uliczne kwestie, to może być tak, że z powodu tej ustawy o zgromadzeniach i tego, że ona zakłada w gruncie rzeczy coś, co się bardzo rzadko dzieje, to znaczy konflikt grup, które obok siebie na ulicy. Ale 11 zawsze się naparzają jakieś grupy. No, więc no nie jakieś, tylko kibole. Którzy narodowcy to kibole, tutaj powiedzmy narodowcy prawdziwi patrioci. I kibole i prawdziwi patrioci. To jest mniej więcej ta sama grupa, która lubi wyrywać kostki brukowe i przystanki likwidować. Ale jeżeli by do tego doszło, że jakaś część opozycji ulicznej nie zastosuje się do tego zakazu, i to znaczy inaczej, tak? Na przykład nie dostanie pozwolenia. A mimo wszystko wyjdzie. Tak. No. I co? Wtedy myślisz, że przejeżdża ekipa od Błaszczaka i mówią, szanowni państwo, złamaliście ustawę, wsiadajcie tutaj do radiowozu, jedziemy na komisariat, tak? I się zaczyna dym. Może tak być. Może tak być, bo jeżeli... Tak. No tak, może tak być. Bo to niestety to jest jeden z kierunków, który... No, eskaluje taka sytuacja patowa, no. Ciebie nie korci powrót do polityki? Jakiejś takiej, tak na... Taki zalegalizowany? No, jestem zalegalizowana. Cały czas działam społeczno-politycznie. Jestem członkinią Inicjatywy Polska, zarządu nawet. I oczywiście pracujemy, robimy krecią robotę, pracujemy u podstaw. Krecia robota na czym dzisiaj polega? Na pracy nad głowami społeczeństwa, żeby mądrze wybierali? Tak, na edukacji, na takim, tak, budowaniu po prostu. No, jakby sieciowaniu no, tego, co jest, bo właściwie to głównie ja mogę się wypowiadać na temat ruchu kobiet i takiego ruchu oporu, jeśli idzie o prawa reprodukcyjne, to znaczy... Ruch oporu w Polsce jest potrzebny, żeby kobiety miały wolną głowę? Ruch oporu jest potrzebny, żeby kobiety miały takie prawa jak Europejki. Znaczy opór może teraz na razie to polegać tylko na tym, że się wyjeżdża za granicę. Ale szerzej rozumiany ruch oporu polega na tym rzeczywiście, żeby kobiety dostawały to, czego nie dostają, mimo że to im się konstytucyjnie należy, to znaczy wiedzę, dostęp, wsparcie,
Jak dostęp w tej chwili, myślę, nawet o właśnie o takim edukacyjnym pakiecie, który przecież nie ma go w szkołach, mimo tego, że jest zapisany w różnych ustawach. Nic nie wskazuje na to, żeby nagle ale to też chodzi o taką świadomość własnych praw, praw człowieka, kobiety. No, o to chodzi, żeby dziewczyny te, które przyszły na te protesty, które je organizowały nawet w małych miejscowościach i tak dalej, one wiedzą. Ale ja, dla mnie to jest nie do przejścia, żeby... Żeby kobiety, żeby dziewczyny, żeby dziewczynki w Polsce po prostu były rozjechane przez jakieś fundamentalistyczne, religijne przekonania i nie mogły normalnie, tak jak kobiety dzisiaj, oprócz tych wszystkich problemów, które mamy, bo przecież ogromne są problemy najróżniejszego kalibru, ale jeszcze żeby dokładać kobietom, żeby je dołować, żeby je jakoś uprzedmiotawiać tylko z powodów przekonań fundamentalistycznych, religijnych, no to ja nie mogę się z tym po prostu pogodzić. Ale i to jest polityka. Tylko z drugiej strony, zobacz, dzisiaj to wygląda tak, że normą jest, że cały rząd, łącznie z prezydentem, że tak powiem, jedzie na urodziny do katolickiej stacji i to jest jakiś wyznacznik, więc jakby zastanawiam się, czy by... Może przez 3 lata nie ma się co na to oburzać tam, powiedzmy. Przez 3 lata później zobaczyć, czy tego się nie da zweryfikować. Że to po prostu jest nowy standard i tyle. Znaczy, to na pewno jest tak, że ten nowy standard buduje w ludziach taki opór i złość, że w jakiś fala zmiany się sama przygotowuje. Ale z drugiej strony, no i nawet tym razem przewaga PiS-u nie była taka ogromna. To są wszystko tak naprawdę... To nie ma... No niby liczbowo nie ogromne, ale zobacz, większość jest, prezydent jest, wszystko działa. Tak, tak. Ułożyło się, tak. Mhm. Więc o to chodzi, tylko że najgorszy scenariusz możliwy, oprócz tego, że nie będzie wyborów w terminie, to jest taki, że odtworzy się ten układ. Raz będzie trochę bardziej ucywilizowana prawica u władzy, a raz taka już barbarzyńska. Mhm. I ten taki duopol popisowski, który zablokował scenę polityczną, ale i te wszystkie takie wybuchy, które się tam odbywają, są dosyć w gruncie rzeczy niewielkie, będzie trwał, czyli to się będzie ciągle posuwało. Czy jesteśmy skazani tylko na to, że będziemy przed murzem chrześcijaństwa, a kobiety będą umierać z powodu banalnych powikłań ciąży. Ja się na to nie zgadzam i jeżeli nawet jakaś powiedzmy chadecka partia, taka centrowa, chce się okopywać i dobrze, to ona nie powstanie w Polsce bez mocnej, wyrazistej lewicy. I ja wierzę, że dożyję takiego upodmiotowienia, empowermentu kobiet prawdziwego w Polsce. Bardzo dziękuję. O to walczyły nasze babcie i prababcie. I to jest ten czas, że to wraca. O szczyt. Tak jest. Kazimiera Szczuka, Inicjatywa Polska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dzisiaj w ogóle jest Dzień Kobiet u nas, bo za chwilę kolejna dama w naszym mobilnym studiu. Bardzo Dobra, ci dziękuję. Cześć. Spokojnego Fajnie dnia. Ukłon. To twój? Sponsora. Ale przekażę.